W dzisiejszej Ewangelii zadziwiający jest ten pośpiech, z jakim młody człowiek przybiega do Jezusa, pytając Go o to, co ma robić, aby posiąść życie wieczne. Ten pośpiech prawdopodobnie sprawił, że kiedy Jezus mówi mu, że ma zachowywać przykazania, on mówi, przecież to wszystko zachowuje, wszystko jest w porządku. I pewnie liczy na to, że Jezus pochwali go za to, że powie, że jest na dobrej drodze. A tu zaskoczenie, bo Jezus mówi, że jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj to ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Czasami, kiedy zabiegamy o to, co doczesne, też towarzyszy nam taki pośpiech, który nie pozwala nam zatrzymać się po to, by tak jak Jezus na tego człowieka spojrzał głęboko w oczy, tak i my, abyśmy mogli spojrzeć głęboko w swoje wnętrze, w swoje serce, spojrzeć na relacje z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem. Potrzeba nam takiego zatrzymania się. A z drugiej strony właśnie to pouczenie Jezusa, aby sprzedać wszystko, aby rozdać ten majątek ubogim, ma być dla nas zachętą, abyśmy nie zabiegali tylko w tym codziennym pośpiechu o te rzeczy doczesne, materialne, ale też troszczyli się o to, co wieczne. Za nami znajduje się Kaplica Wieczystej Adoracji w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ostrowie. To jest miejsce, do którego ludzie nie muszą biec po to, by uchwycić choć na chwilę Jezusa. To jest miejsce, w którym o każdej porze dnia czy nocy tego Jezusa znajdą. Mogą usiąść koło Niego, mogą tak jak Jezus spojrzeć głęboko w oczy, spojrzeć z miłością i na Boga, i na swoje życie i właśnie w tej perspektywie to życie odmienić. Nie skupiać się tylko na tym, co zewnętrzne, materialne, ale też zainwestować w to, co duchowe. Zachęcamy wszystkich, aby właśnie poprzez osobistą modlitwę, poprzez kontakt z Jezusem Eucharystycznym starać się poznawać samego siebie, starać się szukać w swoim życiu tego, co nas oddala od Boga, od drugiego człowieka.